Witam serdecznie w kolejnym zadaniu. Zadanie numer 2 z serii prowadzenie ruchu na podstawie półsamoczynnej jednoodstępowej blokady liniowej. Pełnisz dyżur na stacji Bielice w godzinach 9-12 jako ISDR Kozłowski. Na stacji Malwiny pracuje ISDR Woźniak. Na stacji Niechosz ISDR Krawczyk. Oba szlaki wyposażone są w jednoodstępową dwukierunkową blokadę liniową typu C. Po wjeździe pociągu 55902 zastawka nad blokiem KOM nie zwolniła. Wprowadź odpowiednie obostrzenia. Automatyk odpisał usunięcie usterki o godzinie 11:30. Wypełnij dziennik ruchu R146. Nie muszę mówić, co macie robić. Zapoznajmy się. Ostatni raz, w sensie powtarzam. Plan schematyczny, rozkład jazdy. Sprawdzamy wszystkie, kim się nazywamy, z kim pracujemy. I przede wszystkim nas tu najbardziej będzie interesować ten drugi akapit, czyli że coś się stało, tak? Po wjeździe pociągu 55902 patrzymy na rozkład jazdy, że ten pociąg jest jako trzeci, więc te dwa pierwsze pociągi wypełniamy normalnie. Ale zanim to zrobimy, oczywiście standardowa procedura, przyjmujemy dyżur dnia. Weźmy sobie 30.11.2019, godzina, która tam była 9.00. Dyżur. Dyżur przyjąłem i SDR Kozłowski. Ok, dobra, to te pierwsze dwa pociągi wypełniamy normalnie. Pierwszy jest 154.020. On jedzie tutaj z Niechorza. Tor stacyjny drugi. 10.31 i 10.42 przyjeżdża. A jeszcze raz spojrzę, bo tak jest. 9.31, 9.31, 9.42 przyjeżdża. Przenosimy go na drugą stronę. Oczywiście o tej samej godzinie odjazd. Ok, patrzę na rozkład jazdy, że on przyjeżdża o godzinie 9.52, ale prędzej. Wjedzie ze stacji Malwiny pociąg 3.5905 o godzinie 9.50. 3.5905. Tor stacyjny pierwszy. 9.50. I wtedy, jeżeli on już odjedzie 9.50, w międzyczasie o 9.52 do stacji Malwiny przyjeżdża pociąg 154.20. Ten pociąg przyjedzie 10.01. O tej samej odjedzie i przyjdzie do stacji Niechosz 10.11. Sprawdzamy, czy w międzyczasie ten pociąg, nie, ten, z tym pociągiem wszystko jest ok. 10.11. Ok, dobra, i teraz mamy ten nasz pociąg. Po wjeździe pociągu 5502, no ale zanim ten pociąg wjedzie do nas, to musi wyjechać ze stacji, patrzymy, ze stacji Niechosz. A on odjedzie o godzinie 10.20 i wjedzie na tor stacyjny numer 2. Czyli wpisujemy go w dziennik ruchu 5502. I przyjedzie do nas o godzinie, zobaczcie, 10.31. Słuchajcie, 10.31 wjeżdża. I co, słuchajcie? No i słuchajcie, formalnie powinniśmy zablokować blok końcowy. Ale ponieważ zastawka nad blokiem tym końcowym KOM od danego semafora nie zwolniła, więc tego bloku nie zablokujemy. Więc usterka jest u nas, a więc musimy wprowadzić odpowiednie obostrzenia. Tymi obostrzeniami są oczywiście telefoniczne zapowiadanie pociągów. Więc to robimy, wprowadzamy, ale zanim wprowadzimy, to jest z poprzedniego zadania wiecie, że musimy potwierdzić przyjazd ostatniego pociągu przed wprowadzeniem telefonicznego. Słuchajcie, ja sobie wprowadzę telefoniczne o godzinie 10.32. Teraz patrzę, o której ostatni pociąg przybył do naszej stacji. W sensie po tym torze oczywiście, tak? No słuchajcie, przed 10.32 przybył właśnie ten 5.502, bo przybył o 10.31. Zgadza się, ponieważ ja potwierdziłem koledze ze stacji Niechosz, że ten szlak jest wolny, ponieważ 5.902 przybył do mnie o godzinie 10.31.
Więc piszemy, uwaga, przyjechał do skrót mojego posterunku, czyli BC, godzina 10:31. Jeżeli już to zrobiłem, to mogę prowadzić telefoniczne zapowiadanie pociągów. O godzinie 10:32 wprowadzam telefoniczne zapowiadanie pociągów po torze numer 2 od stacji mojej, czyli Bielice, do stacji Niechosz z powodu usterki blokadzie liniowej. W poprzednim materiale też Wam powiedziałem, że szczegóły dokładnie co się stało, jeśli chodzi o tą usterkę w blokadzie liniowej, opiszemy w pierwszej części książki E1758, ale jeszcze zanim ją poznamy, to troszeczkę minie czasu. Nadał ISDR, czyli Mekozłowski, i patrzymy, kto odebrał, czyli kto pracuje na stacji Niechosz, a na stacji Niechosz pracuje ISDR Krawczyk. Oczywiście godzinka, minutka później, 10:33. Tyle, ile zająłem stron, to tyle oczywiście kreskuję, ale słuchajcie, w międzyczasie tutaj przepiszę, ponieważ odjechał ten pociąg, ten 5502 do stacji tutaj Malwiny. Prawy szlak swoją drogą, ale nie możemy, wiadomo, tutaj, jakby to powiedzieć, swoim telefogramem. Pierw oczywiście wprowadzamy tutaj, prowadzimy ruch pociągów, a dopiero wszelkiego różnego typu odpisy, tak, na tej zasadzie. Powiem Wam, jako dyżurny ruchu, no ciężko czasami tak tutaj zagrać. Oczywiście wszystko robi się regulaminowo, ale należy pamiętać przede wszystkim, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc w tym przypadku tutaj dyżurni ruchu są tutaj na tyle wyszkoleni, że jednocześnie, mówię, i prowadzą ruch pociągów, i oczywiście różnego typu odpisy prowadzą na bieżąco na tej zasadzie, tak? Najważniejsze, jak to mówią, żeby było po szynach. Więc słuchajcie, 10:31 tutaj do nas przyjechał, wprowadziliśmy obostrzenia, ale musimy go wyprawić po to, że numer 2 tutaj do stacji Malwiny. Ok, słuchajcie, no to on odjedzie 10:32, a przyjedzie 10:41. 10:32. Tu oczywiście ten tutaj kreskuje. Słuchajcie, 10:41, ale słuchajcie, w międzyczasie tutaj 10:41, ale w międzyczasie odjechał tutaj o godzinie 10:40 pociąg 3:05:904 ze stacji znowu Niechosz. Tym razem przejdzie po torze szlakowym, po torze, przepraszam, stacyjnym numer 4. Po czwartym, tak to mówię, no nie, źle trochę powiedziałem, po stacyjnej czwórce, tak to się mówi, nie? 10:40, 3:05:904. Tor stacyjny, czwóreczka, 10:40. Dobra, tu 10:40 odjechał, on sobie jedzie, a w międzyczasie 5502 dojechał do stacji Malwiny o godzinie 10:41. Ten pociąg przypisujemy sobie normalnie, 3:05:904. Mogę go sobie przypisać, ale w międzyczasie on do mnie wjechał o godzinie 10:55 i o tej samej godzinie odjedzie. Z toru czwartego. I przyjechał 11:11. Ok, sprawdzamy mniej więcej, czy wszystko się zgadza. Mam nadzieję, że tak. Ok, idziemy dalej. Mamy kolejny pociąg, ostatni, w zasadzie 15:01. Pamiętamy, że o godzinie 11:30 automatyk odpisał usunięcie usterki. 15:01 odjedzie ze stacji Malwiny o godzinie 11:20. Przyjechał do nas 11:26. O tej samej godzinie odjedzie, zobaczcie. I
przyjedzie do stacji Janiechosz o godzinie 11:32, ale zanim to się dzieje, zobaczcie, automatyk odpisał usunięcie usterki o godzinie 11:30. On na pewno odpisał, że obostrzenia można odwołać, ale przypominam jeszcze raz, że dopiero obostrzenia, czyli te telefoniczne zapowiadanie pociągów, możemy odwołać dopiero wtedy, kiedy przyjedzie nam dany pociąg w danym kierunku po danym torze. Przynajmniej jeden. Oczywiście przy sprawnej blokadzie liniowej. I patrzymy, że po torze szlakowym numer 2 od stacji Niechosz do stacji Bielice nie mamy żadnego pociągu, więc niestety tych za naszej służby, za naszego dyżuru tego telefonicznego zapowiadania pociągów nie odwołamy. Ale najpierw zajmiemy się tym pociągiem, tym ostatnim, czyli on dojechał 11:32. No i co, nie mamy żadnego pociągu, to przekazujemy dyżur. Tu oczywiście nic się nie dzieje, więc szlak wolny. Ale uwaga, tutaj będzie obowiązywać telefoniczne zapowiadanie pociągu, więc oprócz tego, że piszemy szlak wolny, to musimy uwzględnić, że obowiązuje telefoniczne zapowiadanie pociągów po torze numer 2. Aby kolega, który przyjdzie nam tutaj zmienić o godzinie 12, oczywiście my mu ustną informację przekażemy, że słuchaj, po torze numer 2 obowiązuje telefoniczne zapowiadanie pociągów na szlaku Bielice-Niechosz, ale oczywiście w dzienniku ruchu też należy to uwzględnić. Zapoznamy go, że o 11:30 automatyk odpisał usunięcie i gdy on będzie miał tylko pociąg, gdy do niego tylko pociąg przyjedzie ze szlaku numer 2 Bielice-Niechosz, to wtedy on o te telefoniczne zapowiadanie pociągów odwoła, no, ale my niestety tego zrobić nie możemy. Nie mamy żadnego pociągu, to oczywiście przekazujemy dyżur dnia 30.11.2019, godzina 12:00. Dyżur przekazałem, jest Eder Kozłowski. Słuchajcie, standardowa procedura, sprawdzamy, czy wszystko się zgadza, czy czegoś tutaj nie pominęliśmy. To jeszcze można tam ładnie oczywiście stylistycznie wyprostować. No, jest potwierdzenie. Tu oczywiście, słuchajcie, w poprzednim materiale zużyliśmy sygnał zastępczy. Ktoś może powiedzieć, no ale czemu tu na wjazd nie zużyliśmy sygnału zastępczego? Słuchajcie, bez względu na stan blokady liniowej, wjazd zawsze podamy. Gorzej z wjazdem, bo stan bloków jest odpowiedzialny właśnie za podawanie sygnałów na semaforze wyjazdowym. Ale wjazd zawsze podamy, ponieważ wjazd robimy na stację, a nie na szlak. A druga sprawa jest taka, no oczywiście nie podamy sygnału zezwalającego na semaforze wjazdowym. Na przykład jeżeli w przypadku tutaj urządzeń przekaźnikowych nie będziemy mieć kontroli na rozjeździe. Któryś tutaj odcinek stacyjny będzie zajęty na tej zasadzie. To jest raz, no ale czy zajęty odcinek stacyjny, czy zajętość na rozjeździe nie ma żadnego wpływu na działanie blokady liniowej, jeśli chodzi o podawanie sygnałów na semaforze wjazdowym na tej zasadzie. Ok, jeżeli to było wszystko, dziękuję serdecznie. Przed nami jeszcze trzy zadanka związane z prowadzeniem ruchu na podstawie półsamoczynnej, czyli tej jednostępowej blokady liniowej. Dziękuję bardzo.